Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Kolejna wyprawa za karpiem. Dzisiaj bez brawli, bez niczego, praktycznie tylko, jak widać na ławeczce, podstawowy sprzęt, wędki i jakiś tam pelet, żeby wrzucić do woreczków PVA. Zaczynamy. No, zaczniemy od rozłożenia tego nieszczęsnego rodpoda. W ogóle się kupę nie trzyma już. Teraz na wędeczki. Popapik. Ale do tego jeszcze PV. Stoją mi dwie ostatnie takie malutkie. I tak wygląda mój woreczek. Kulkę schowałem do środka. Jest to pop-up, więc tu jest ołów. Tu gram 100 gram ciężarek. Idziemy, machamy. I drugi zestaw, ciężarek i taki woreczek. Jest tu zaręta truskawkowa i trzy zioła. Do tego też biała kulka, ale tym razem nie pop-up. Dobra, idę, macham. Skorupiak poszedł na pierwszy worek. Trzy zioła plus truskawka na karpia do drugiego worka. No i to takim sposobem, dwie wędki w wodzie, jedna jest tutaj przy brzegu, druga jest gdzieś tu na środku, ale jeszcze tu czegoś brakuje. No i teraz elegancko, jakbym coś złapał, mata, podbierak, pozostało tylko i wyłącznie załączyć centralkę i schować się do samochodu przed tym wiaterkiem. Więc czekamy na efekty. Może będzie coś, może nie. Swingery do wymiany. Za lekkie, za badziewne. Jak widać, ołów muszę na nie przypinać, bo inaczej wiaterek je podnosi do góry i cały czas brzęczą sygnalizatory. Padał deszcz, sygnalizatory ani nie ściszyły się. Działają dobrze. Jak na razie dostają pierwszego lajka ode mnie. Zobaczymy, co się stanie, gdy będzie naprawdę porządny deszcz. Na razie wytrzymały. Ale patrz, jaka kłoda. Ładny. Większego tego karpia miałaś? Coś takiego. Taki koło 2,5 kilo. Bye bye. Tylko leszczu. Ci buty. Uwalił troszeczkę, ale gratulacje. Co już mogę więcej dodać? Jeden leszcz. Karpie dały mi w kość, 2-0 dla nich, ale to dopiero druga moja wyprawa. Ten film raczej będzie krótki, gdzieś pokratkowany, bo gdzieś mi kamera spadła, coś powiało, coś popadało i nie wiem, jak to wszystko dokładnie się nagrało. Więc raczej będzie to krótki filmik, ale nie bójcie się.
niebawem następne wyprawy, następne filmy. Żeby nie przegapić tych filmów, subskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Pamiętajcie też o komentarzach i o tym, że możecie udostępnić ten film swoim znajomym. Elo!